Witajcie serdecznie. Dzisiaj mam zamiar trochę poopowiadać o roślince zwanej po polsku wywłócznikiem rdzawym, a po łacinie Myriophyllum tuberculatum. Jest to roślina dla miłośników roślin czerwonych, a nawet rdzawych. Nie jest niestety rośliną dla akwarystów lubiących glony. Ale wróćmy do początku. Naturalne środowisko tego wywłócznika to Ameryka i Azja, więc nie warto latać i szukać go po naszych okolicznych bajorkach. Pewnie rósłby i u nas, ale nie za bardzo toleruje zimną wodę, a trudno go uprawiać w sadzawce razem z piecykiem na koks. No właśnie, temperatura, w której egzystuje, to 22-28 stopni Celsjusza i raczej woli te wyższe temperatury. W literaturze spotkałem się z wieloma informacjami, które nie do końca zgadzają się z moimi własnymi spostrzeżeniami. Ale wynika to zapewne z miejsca pozyskania egzemplarza tej rośliny, albo z innego, bliżej mi nieznanego faktu. Pierwsza informacja to trudność jego uprawy. Tu piszą, że jest bardzo trudny, tam, że jest trudny, a gdzie indziej, że przeciętnie trudny. Zanim go dostałem od mokrych łapsk, poczytałem i przygotowałem się na ciężką walkę o przetrwanie tej rośliny w moim zbiorniku. Założyłem bowiem, że jest rośliną trudną. Podróż do Polski trwała 8 dni. Trudno oceniać trudność uprawy po ponad tygodniu podróży bez światła. Dostałem w prezencie kilka fajnych kawałków. Posadziłem wszystkie w 370 cepionce i czekałem, co z tego wyniknie. Stan po podróży można by określić na jeszcze jeden dzień i nie byłoby co zbierać. Dlatego wcale nie zdziwiłem się, że większość łodyg padło. Ale jedna przeżyła i rozpoczęła wzrost. Jak wiadomo powszechnie, moje 375 to ten sławny srajtech, czyli połączenie tego i owego. Światła trochę ponad normę. Do tego nadfiltracja. Ale też ziemia w podłożu wraz z lignitem i zero nawożenia, jak również zero dodawanego dwutlenku węgla. Jeżeli roślina w takich warunkach zaczęła rosnąć, to oznacza, że mógłbym ją umieścić w przedziale trudności, na razie jako przeciętnie trudną. Dalej przeczytałem, że wymaga kwaśnej wody, czyli najlepiej ładować CO2 z butli. To zresztą większość osób poleca, a nawet pisze o konieczności stosowania tegoż gazu. Co do wody, to łódzka kranowa jest średnio twarda. To co mamy w sieci nie jest najtragiczniejsze dla roślin akwariowych, ale ja nie mam CO2. A jednak roślina rośnie. Cóż, często się zdarza, że roślina wody miękkiej potrafi przeżyć w wodzie twardej, ale rozwija się powoli i coraz gorzej, aż w końcu pada na plecy jak mój stryjek po toaście imieninowym. Przeważnie momentem krytycznym w takim wypadku jest pierwsze przycięcie rośliny i zobaczenie, czy odcięty pęd daje sobie radę bez stożka wzrostu i czy odcięta sadzonka poradzi sobie bez korzeni, czyli czy nie padnie, zanim je wytworzy. Jeśli żaden z tych faktów nie występuje, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy informacje o ekstremalnych wymaganiach rośliny włożyć między bajki. Oczywiście wymagania roślin pozyskanych z naturalnego środowiska, z hodowli czy z akwarium innego akwarysty będą się różnić. Dlatego czasem warto jakiś gatunek próbować sadzić kilka razy, pomimo wcześniejszych porażek. Myriophyllum tuberculatum nie padło po pierwszej przycince. Uszkodzona łodyga wypuściła nowe stożki wzrostu, a ucięty szczyt posadzony obok ukorzenił się i zaczął wzrastać. Te wszystkie rośliny, które widzicie na zdjęciach, powstały z jednej sadzonki, która przeżyła podróż z UK. Oczywiście piszący o CO2 mają zapewne rację, że pod wpływem tego gazu rośnie lepiej i bujniej. Ale pisanie o tym, że Myriophyllum tuberculatum wymaga dozowania dwutlenku węgla, jest najwyraźniej przesadzone. Z pewnością jest to roślina, która światło lubi i nie należy jej sadzić w miejscach zacienionych. Roślina zacznie wtedy rosnąć znacznie słabiej i prawdopodobnie zacznie powoli zamierać. Myriophyllum tuberculatum wymaga też zasobnej wody, więc bez odpowiedniego podłoża będzie bardzo trudno. No chyba, że nawozimy sztucznie, ale to nie moja bajka. Roślina jest dość żarłoczna, szczególnie lubuje się w mikroelementach, a żelazo uwielbia ponad wszystko. Za żelazo potrafiłaby sobie korzeń odciąć, gdyby ją wyposażyć w nożyczki. U mnie dostarczycielem mikroelementów, w tym żelaza, jest lignit w podłożu i w filtrze. Mogą to być także kulki glinianotorfowe, które tegoż żelaza mają w sobie co nieco. Pod tym względem można już mówić o pewnej trudności w uprawie tej rośliny. Posadzona na start akwarium w samym żwirze tylko dlatego, że jest fajna, bo czerwona, pewnie długo się nie utrzyma. Oprócz porządnego podłoża, nie mówię, że to musi być koniecznie ziemia ogrodowa, ale oprócz tego dobrego podłoża należy zadbać
o wierzchnią warstwę. Będę mówił żwir, bo tak najłatwiej chyba sobie to wyobrazić, ale to mogą być różne substancje. Żeby się nie zakręcić w tym temacie, chodzi mi o granulację tegoż wierzchu podłoża. Jeśli to żwir, to drobnoziarnisty. Nie piasek i nie kamory wielkości ziarenek fasoli jasia. Bowiem łodyga Myriophyllum tuberculatum jest dość łamliwa i sadzenie jej wymaga trochę ostrożności. Drobnoziarnisty żwir znacznie to ułatwia, jednocześnie ułatwia i przyspiesza ukorzenianie się tej rośliny. Akurat ja mam zły, bardzo zły, niegrzeczny żwir i proszę nie naśladować mojego żwiru z 375. Łodyga jest łamliwa, ale nie można powiedzieć, że Myriophyllum tuberculatum jest jakąś szczególnie delikatną rośliną. Znam delikatniejsze. Co nie oznacza, że można nią naparzać o parapet w celu sprawdzenia słów Mossarta. Sorry, oczywiście, można naparzać, ja niczego wam nie mogę zabronić. Myriophyllum challenge. To mi się nawet podoba. O czym jeszcze należy pamiętać, chcąc uprawiać tą właśnie roślinę? O wodzie. Woda ma być czysta, bez tysięcy zawiesin, które uwielbiają osiadać na każdej roślinie pierzastej, w tym również na Myriophyllum. Roślina ta nie znosi również glonów. Za to glony ją uwielbiają, bo ma tyle fajnych miejsc, do których mogą się przyczepić, że to szok normalnie. Myriophyllum tuberculatum rozmnaża się łatwo przez przycinanie łodygi ze stożkiem wzrostu i sadzenie odciętego kawałka w podłożu, albo wywaleniu go do kosza, albo Myriophyllum challenge. Jak już się roślina przyjmie, to rośnie ładnie i łatwo się mnoży. Dzięki kolorowi stanowi piękny akcent wśród roślin zielonych. Zielonych odmian wywłócznika, limnofilii, ale także innych pełnoliściastych łodygowców. Nadaje się zarówno na drugi, jak i trzeci plan akwarium. To by było tyle o rdzawym wywłóczniku. Jak u mnie rośnie, to i u większości z was będzie rósł. Nie jest rośliną najprostszą, ale nie wymaga też cudów wianków, aby go utrzymać przy życiu i cieszyć się jego wyglądem. To pożegnam się akwarystycznym hasłem: dasz glon,